Cześć, Tubor, Retrogralnia, witam Was serdecznie na naszym kanale. Dokładnie rok temu omawiałem z Wami nowy wówczas dodatek do Commodore 64 PI-1541, emulator, pełny emulator stacji dysków. Wówczas wystawiłem mu taką dosyć, powiedziałbym, średnią ocenę, ale teraz po 12 miesiącach chyba jest czas, by do tego tematu i do tego emulatora powrócić. Dla przypomnienia, PI-1541 to zestaw dwóch rzeczy: oprogramowania oraz nakładki na komputerek Raspberry Pi w wersji trzeciej, tak przynajmniej było rok temu, które wspólnie emulują najbardziej popularną stację dyskietek do Commodore 64 1541. W przeciwieństwie do innych ekonomicznych rozwiązań jak SD-Box czy SD2iEK, jest to pełna emulacja tejże stacji. Co za tym idzie, przynajmniej teoretycznie możemy uruchomić na tym emulatorze praktycznie każde oprogramowanie, praktycznie każdą grę, praktycznie każde demo. Można więc powiedzieć, że jest to rozwiązanie doskonałe, ekonomiczne dla osób, które chcą pozbyć się problemu dyskietek, a tak naprawdę problemu braku dyskietek 5,25 cala, który niestety już nas bardzo mocno dopadł, a jednocześnie nie chcą kupować takiego kombajnu do emulacji stacji jak na przykład Ultimate 1541. Osoby te nie muszą wydawać prawie 650 zł na Ultimate'a, a mogą zaopatrzyć się jedynie w nakładkę do Raspberry Pi, która kosztuje jakieś 50-100 zł i już to rozwiązanie powinno być tak naprawdę odpowiedzią na ich takie podstawowe potrzeby. Oczywiście do tych kilkudziesięciu, powiedzmy 100 zł, jeśli ktoś nie posiada Raspberry Pi 3, należy również doliczyć cenę samego tego mikrokomputerka, czyli 120 lub 200 zł, w zależności od tego, jaki model Raspberry Pi w wersji 3 wybierzemy, A+ czy B+. Tak naprawdę z punktu widzenia tego samego emulatora nie ma to najmniejszego znaczenia, także możemy wybrać ten model tańszy. Tak czy owak, za około 200 zł, czyli mniej więcej tyle, ile w tym momencie kosztuje jakiś SD2iEK w obudowie i mniej niż kosztują kartridże typu SD-Box czy Mini Gunkard, stajemy się posiadaczami emulatora PI-1541, który już tak naprawdę powinien nam do emulacji stacji wystarczyć. Do pełnej emulacji stacji, która powinna być odpowiedzią na nasze problemy. Jeśli jednak oglądaliście mój film sprzed roku, to możecie pamiętać, że wówczas, mimo że posiadałem Raspberry Pi w wersji trzeciej, mimo że posiadałem dwa różne shieldy, całą masę różnych zasilaczy do tego urządzenia, bardzo mocnych, dobrych zasilaczy, to nie funkcjonowało ono w moim przypadku zbyt dobrze. No bądźmy szczerzy, tak naprawdę prawie mi w ogóle nie funkcjonowało i choć bardzo, bardzo starałem się do tego funkcjonowania zmusić, okazywało się, że nie mogę odpalić na nim praktycznie żadnego demka, no nic mi tak naprawdę nie działa. Jednak inne osoby, które takie PI-1541 posiadały, no informowały mnie, że u nich to po prostu działa. Moja ostateczna recenzja tego projektu na tamten czas była więc taka, że jest to świetny pomysł, ale wymaga on jeszcze sporo pracy. I okazuje się, że po 12 miesiącach już całkiem sporo tej pracy nad tym projektem zostało wykonane. Powróciłem do niego, ponieważ w pewnym momencie okazało się, otrzymałem taką informację ze świata retro, że te PI-1541, które jeszcze rok temu mówiono, że uruchomi się tylko na Raspberry Pi 3, okazuje się, że rusza także na dwójce, na jedynce, a nawet na Raspberry Pi 0. Chciałem się więc sam przekonać, jak to jest naprawdę. Wyciągnąłem z szafy shielda PI-1541 oraz Raspberry Pi 2, które posiadam, pewnie o tym wiecie, a jeśli nie wiecie, to obejrzyjcie sobie filmik o emulatorze Commodore 64 BMC, który właśnie na tym Raspberry Pi 2 zbudowałem. Używając tego samego shielda PI-1541 co rok wcześniej, tego samego kabla, tego samego zasilacza, nawet tej samej karty SD, rozpocząłem swoje testy, ale jeszcze zwrócę Wam ponownie uwagę, że tym razem nie umieściłem tego shielda na mocnym Pi-3, tylko na dużo słabszym Pi-2. Oczywiście zmieniło się jedno, zmieniła się bardzo ważna rzecz, zmieniło się oprogramowanie, które po pierwsze przeszło kilka wersji do przodu, a po drugie zostało przystosowane również do działania właśnie z tym wolniejszym Raspberry Pi. No i muszę Wam powiedzieć, że po uruchomieniu tego wszystkiego przeżyłem prawdziwy szok. P1541
Pi-1541 zaczęło po prostu działać. Przetestowałem na nim kilkadziesiąt demek, przetestowałem na nim sporo gier. Streamowałem z niego na żywo bite kilka godzin. I tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które próbowałem na nim uruchomić, nie poszło na nim może jedno demko. Oczywiście to nie było tak, że to Pi-1541 z Pi-2 działało mi tak w 100% bezproblemowo. Nie działał mi na przykład piąty guzik na shieldzie, który normalnie odpowiada za dodawanie dyskietek, obrazów dyskietki do listy, do późniejszego ich przełączania. W związku z tym postanowiłem też zamówić sobie, kupić Pi-3, Pi-3A+, i na tym przetestować shielda ponownie. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego kupiłem Pi-3A+, a nie B+, zrobiłem to z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to Pi, które jest po prostu mniejsze, fizycznie mniejsze, a po drugie jest tańsze, a tak naprawdę kupiłem je tylko po to, by mieć później ewentualnie właśnie na nim oparty emulator Pi-1541. Jest ono co prawda trochę mniej wydajne, jeśli chodzi o ilość pamięci pod modelu B+, bo posiada jej zaledwie 512, a B+, posiada chyba 2 GB tej pamięci, ale ma ten sam procesor, ma taką samą wydajność, jeśli chodzi o prędkość działania, także tutaj nie ma żadnej różnicy, czy Pi-1541 uruchamiamy na Raspberry Pi 3A+, czy B+. Kontynuowałem dalej testy w tej konfiguracji, trochę streamowałem, puszczałem sporo demek i tutaj znowu się okazało, że praktycznie wszystkie produkcje chodzą, oprócz dosłownie dwóch albo trzech. Z tego, co się dowiadywałem, jedna z tych dwóch, trzech produkcji naprawdę wykorzystuje stację dyskietek 1541 w dość nietypowy sposób i prawdopodobnie to jest przyczyną tego jej niedziałania. O te dwie konkretne produkcje, które nie ruszyły mi na mojej Raspberry Pi 3, zapytałem się na naszym retrograniowym Discordzie i okazało się, że u niektórych osób te same produkcje działają. W momencie, gdy składałem ten filmik i okazało się, że w większości osób te demka, które mi nie działały, które mi się zawieszały, działają, postanowiłem je sprawdzić jeszcze raz, używając czystej instalacji Pi-1541. I jak widzicie na załączonym obrazku, na załączonym filmiku, wszystko jest w porządeczku. To demko zawieszało mi się właśnie w tym momencie, na tym kwiatku nie pojawiał się cube. Tutaj widzicie, wszystko działa jak najbardziej ok. Pozostał jeszcze jednak temat Pi-0. Pi-0 jest naprawdę słabsze od trójki, też jest dużo mniej prądożerne od trójki i tak naprawdę wiele osób nie wierzyło, że Pi-1541 będzie na Pi-0 działać. I nie, Pi-0 już sobie nie kupiłem, ale sporo osób w naszym środowisku już testowało Pi-1541 właśnie na Pi-0. I jak wypadł ten emulator? Ano wnioski tutaj są znowu niejednoznaczne. Okazuje się, że u jednych osób w tej konfiguracji ten emulator działa zupełnie bez problemu i nawet uruchamia te 2-3 trudne demka bardzo wykorzystujące moc stacji dyskietek bez żadnych problemów. Z drugiej strony inne osoby przekonywały mnie, że u nich na Pi-0 Pi-1541 właściwie nie da się użyć. Jeśli więc chodzi o użycie Pi-1541 na Pi-0, to jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym byliśmy, jeśli chodzi o użycie Pi-1541 na Pi-3. Jeśli jednak posiadamy już w domu coś mocniejszego, jak na przykład Pi-2 albo Pi-3, lub po prostu chcemy sobie kupić Pi-1541 specjalnie pod te mikrokomputerki, to w tym momencie muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Naprawdę fajne rozwiązanie. Spokojnie odpalimy na nim 90% wszelkich demek, gier i wszystkiego innego, co mocno wykorzystuje stację dysku. Dodatkowo oprócz emulacji podstawowej stacji dyskietek 1541 i możliwości uruchamiania jej zarówno z oryginalnym kernelem, jak i także każdym innym dowolnym, jak na przykład GPDOS-em, który znacznie przyspiesza jej działanie, mamy też możliwość emulacji już stacji Commodore 1581, czyli tej stacji 3,5-calowej, której dyskietki miały, jak mnie pamięć nie myli, już pojemność chyba 600 kilkudziesięciu kilobajtów. Jest to naprawdę wygodne rozwiązanie, na przykład
jeśli chcemy używać Geosa, muszę je sprzedać hrabiemu. Oprócz tego rozwinęło się samo oprogramowanie emulatora, które oprócz obsługi plików D64, D81, teraz również bez problemu zamontuje nam w wirtualnej dyskietce pojedyncze programy w formacie PRG, a także pliki T64. Chociaż PI1541, jeśli odpalamy je na FI3, obsługiwać można bez problemu z klawiatury USB i dodatkowego monitora HDMI, to zdecydowanie polecam Wam zakupienie takiego shielda, który posiada te 5 guzików oraz ekran OLED. Za ich pomocą będzie można bez takich dodatkowych, bezsensownych akcesoriów, jak dużych akcesoriów, jak klawiatura czy monitor HDMI, będzie można spokojnie montować obrazy dyskietek, tworzyć listy dyskietek do zmieniania i generalnie obsługiwać te PI1541 bez żadnej takiej zbędnej potrzeby komplikowania sobie życia. A jeśli już macie PI1541, ale jeszcze nie posiadacie ekraniku, to naprawdę warto go kupić, tylko musicie naprawdę uważać, jaką wersję kupujecie. Tych ekraników na Allegro i ogólnie na rynku jest cała masa i one naprawdę niewiele się od siebie różnią, ale są różne konfiguracje. Musicie pamiętać, że trzeba kupić ekranik działający w standardzie I2C oraz posiadający 4 piny wyjściowe. Jeśli kupicie sobie jakiś inny, to bardzo możliwe, że on Wam z Waszym shieldem już nie zadziała. A jeśli się zastanawiacie, jak wygląda kompatybilność PI1541 z innymi komputerami z rodziny Commodore, to muszę Wam powiedzieć, że wygląda ona bardzo dobrze. Sam osobiście testowałem ten emulator z Commodorkiem 128 i działał on na nim bez najmniejszego problemu. Z opinii na forach można się dowiedzieć, że tak naprawdę ten emulator działa z dowolnym komputerem firmy Commodore, który posiada złącze IEC. Oczywiście możecie się nadziać, jak ja się nadziałem, na drobne pewne niekompatybilności. Okazuje się bowiem, że PI1541 nie współpracuje z wszystkimi dostępnymi na rynku kartridżami turbo do stacji dyskietek. Sam się na to nadziałem, gdy wydawało mi się, że na PI2 nie można uruchamiać plików PRG, a to po prostu była niekompatybilność chyba z Action Replayem. Osobiście najbardziej polecam Wam chyba używanie tego emulatora z GFIDOS-em od jego strony i z JAFIDOS-em od strony komputera, czyli tym kernelem specjalnie przystosowanym pod tego typu urządzenia. No ale oczywiście to nie jest tak, że PI1541 się nigdy nie zawiesza, bo potrafi się zawiesić. Także moi drodzy, jeśli w tym momencie sobie chcecie kupić do Commodorka jakiś emulator stacji dyskietek, jakieś zewnętrzne urządzenie, jakiś zewnętrzny nośnik danych za około 200 zł, to się nie zastanawiajcie, kupujcie PI1541. Wydaje mi się, że w tym momencie za tą cenę nic lepszego do Commodorka nie dostaniecie. A ponieważ w tych 200 zł mieści się jeszcze Raspberry Pi w wersji 3A+, to będziecie jeszcze mieli mały komputerek do jakichś dodatkowych projektów. Myślę, że te drobne problemy, które te PI1541 jeszcze posiada, ale naprawdę drobne, że one w ciągu najbliższych miesięcy zostaną już całkowicie wyeliminowane. Także moi drodzy, życzę Wam miłego oglądania demek. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie, Borg Retrogralnia.